To teraz Tomasz, nazwisko do wiadomości redakcji. Olbratowski. Tak, witam panie Tomaszu. Napisał do mnie słuchacz Tomasz z Miłkowa. Bardzo lubię pana felietony w porannym programie. No, nie jest słuchacz Tomasz tym odosobniony. Jest jeszcze parę osób. Kiedyś całą szóstkę zapoznam ze sobą. I czekajcie, bo słuchacz pisze dalej. Nie pamiętam, aby kiedyś pan wytłumaczył w swoim felietonie, skąd wzięło się najlepsze imię męskie Tomasz. No... Ja też nie pamiętam, powiem szczerze. Dlatego wyjaśnię, skąd się w ogóle wzięło imię Tomasz? No, ktoś siadł, pomyślał, a wymyślę coś inteligentnego, nie? Całą noc siedział, w końcu mówi, i wymyślił imię Tomasz, zrezygnowany. Chociaż imię Tomasz nie od razu brzmiało Tomasz. O, nie, nie, nie. Najpierw brzmiało Damian. Później Bochnia. Następnie Żelazko, by w wyniku procesów fonetycznych pod wpływem alkoholu nabrać dzisiejszego brzmienia Tomasz, takiego miłego brzmienia. Słowo Tomasz w starożytnym języku starocerkiewno-pigmejskim oznaczało bardzo, ale to bardzo mądrego faceta, przystojnego, znakomicie jeżdżącego autem i mającego dużego siusiaka, ale takiego naprawdę bardzo, bardzo dużego. Tak. I słuchacz napisał mi, że według jego koleżanki Tomasz jest to najlepsze imię dla prawdziwego mężczyzny. I tu zgadzam się z koleżanką. Tomasz to rzeczywiście imię dla prawdziwego mężczyzny, dlatego będę musiał imię zmienić. Na przykład na Skowron albo Karpie, albo wymyślę coś inteligentnego. No, w końcu nazywam się Tomasz, nie?